Cześć Wam! Witam w nowym roku. Dzisiaj mamy 3 stycznia. Godzina zaraz 15. Byłem się załadować w Trzemeszcie. Na 10 miałem. Przed 12 mnie wózkowy zaczął ładować. Po 12 lekko skończył. Pół godziny z takim lekkim hakiem. Na papiery czekałem 40 minut. I teraz byłem na odprawie w Poznaniu 30 minut. I ciągnę do kierowcy na granicę. Na ostatnim Orlenie się umówiliśmy. Przed świętami nie nagrywałem już. Miałem jeszcze 3 trasy. No ale w jedną zapomniałem zabrać kamerę, a 2 się powtórzyły, także nie było sensu nagrywać. Wtedy co zapomniałem zabrać kamerę, to byłem w Somiance. Somianka. Koło Warszawy. I miałem części samochodowe różne do zrzucenia. Fajnie to poszło. Tylko no, na odprawie w Warszawie musiałem być o 7. O 10 ruszyłem z odprawy. Zrzucenie no to zajęło godzinę? Coś koło godziny. Szybko tą trasę zrobiłem, fajna była. Takie trasy mógłbym częściej jeździć. Później byłem w Błoniu z rowerami. To było przed świętami i po świętach, między świętami a Nowym Rokiem miałem jeszcze 2 trasy. Jedną we wtorek miałem, co miałem? Rozładunek puszki w Tychach w kompanii piwowarskiej i załadunek w Rybniku. I w środę miałem gądki. I w środę na gądki nie pojechałem. Dlaczego? Przez wtorkową trasę. A co się we wtorkowej trasie wydarzyło? Przez tą trasę Wam powiem, mam kosę ze spedycją. I to taką, że rozważam, żeby zmienić pracę. Bo mnie zdenerwowali to dość mocno. Co się we wtorek wydarzyło? We wtorek miałem rozładunek tej puszki w tej kompanii piwowarskiej. W SMS-ie miałem, że na 6 rano, rybnik na 9. Zajechałem na firmę, daję im papiery, tak patrzą na mnie, mówią, ale pan tutaj ma rzutkę dzisiaj faktycznie, ale o 23.30. No i po prostu krew mnie w tym momencie zalała, bo ja byłem o 6 rano. Także no, telefon do spedycji, no zawsze zrzucali, nie wiedzą co się stało i spróbują to załatwić. O 12 się okazało, że nie załatwią i będę faktycznie musiał stać do tej 23.30 i ten rybnik przełożyli mi na 6 dnia następnego. I tak cały dzień, 14 godzin, tak? Czy 16, tam stałem. 16 prawie godzin. I napisałem SMS-a do spedytorki, mówię, tak bez targowania. 200 zł za ten postój, 16-godzinny. I rybnik policzony oddzielnie. Tak naprawdę, no to ten rybnik policzone oddzielnie, to dla mnie żaden zysk, bo w zamian tego miałem jechać do gądek. No to różnica między rybnikiem a gądkami, Wam powiem, jest 20 zł? 20 zł chyba. I zdążyłbym do tych gądek bez problemu. Bo już pauzę miałem wykręconą, rozładowałbym się właśnie w tej kompanii piwowarskiej, wrócił. No nawet nie musiałbym wracać na bazę, tylko prosto do gądek bym pojechał, się załadował i wrócił na bazę. I tak samo szybko bym był jak z tego rybnika. I spedytorka mi odpisała na tego SMS-a, że mi może doliczyć drugą dniówkę za to.
a druga dniówka to jest 40 zł. Czyli uwaga, uwaga, spedycja zaproponowała mi za ten 16-godzinny postój, 15-16, już mniejsza z tym, 40 zł. Gdzie normalne wynagrodzenie w kraju, no to już jest chyba 15 zł do ręki. Nie? Standardem. I to no, nie trzeba nic umieć tak naprawdę, tylko nawet przy szpadlu czy łopacie się tyle zarobi. Co mnie strasznie zezłościło, bo trochę mi się nie uśmiecha stać tyle godzin za 40 zł. I właśnie to mi nie pasuje w tym wszystkim, że spedytor któryś tam popełnił błąd, bo mógł bardziej dogadać temat i mógłbym jechać na tą 23. I tą trasę bym zrobił w 10 godzin. No, z Rybnikiem no ciut więcej, ale nie 26 godzin. I spedytor dostanie tą swoją wypłatę za tą pracę, którą wykonał. Nawet jeżeli ona była źle wykonana. A kto dostanie po dupie za ten błąd? No oczywiście, kierowca. Bo oni nie mogą więcej dorzucić, tylko 40 zł dorzucą. Za to, że się spedytor pomylił. Bo nikogo za to nie mogą obciążyć. Smuteczek, nie? I ta firma coraz bardziej mnie denerwuje, bo odkąd pracuję, to żadnej podwyżki nie było. A się trochę koszty życia w naszym kraju zmieniły przez ten czas. Przez te 3 lata, odkąd pracuję. Jeszcze spedycja wyjeżdża mi z takim tekstem, że za 16 godzin 40 zł, no to po prostu krew człowieka zalewa. Jak dla mnie to jest absolutny brak szacunku dla kierowcy. Ja sobie nie pojechałem tam wcześniej, bo chciałem sobie postać. Ani też z trasy nigdzie nie jechałem do tego punktu. Tylko prosto z domu, z bazy startowałem. Dla mnie żadna różnica, czy na tą 6, czy na 23, byleby mnie od ręki rozładowali. Jeszcze fajniej, jakbym na tą 23 pojechał, bo jeszcze cały dzień bym miał w domu. Coś bym porobił. A nie siedział bezczynnie w kabinie i czekał. I ogólnie wam powiem, że ta trasa mi nie szła wtedy. Jeszcze na powrocie, gdzieś płyn chłodniczy uciekł, musiałem dolewać. Się układ zapowietrzył, zimno się w kabinie zrobiło, bo nagrzewnica nie działała przez to, że układ zapowietrzony, także wody z butelki do pojemniczka wyrównawczego dolewałem, 5 litrów wlałem i dojechałem do bazy i znowu mi wyświetliło niski stan, także no gdzieś zaczął ten płyn dość mocno uciekać. I jeszcze na powrocie, jak już wracałem osobówką, to mi solówka wyskoczyła na czołówkę. I tu wam wrzucam nagranie z wideo rejestratora. Zapraszam tam na mechanik. Wiemy, jak będą wyglądały to na Śląsku. Początek już we wtorek. Za chwilę ze szczegółami nasz reporter. Najwyższa Izba Kontroli chce się przyjrzeć działaniom specjalsłużb i wykorzystaniu przez nie systemu szpiegującego Pegasus. No, puknij się tu, puknij, co może puknij się. Mamy także ostrzeżenie dla kierowców świętokrzyskiego. Ogólnie wam powiem, nie byłoby problemu, bo każdy ma prawo się pomylić. Jeżeli ten kierowca by mi machnął ręką, przepraszam, moja wina, źle oszacowałem odległość, zrozumiałbym. Ale jak ja zobaczyłem gest taki ręką i takie coś, no to sobie myślę, debil. I tak z 3 razy w głowę się uderzył, nie wiem. Jakby oczekiwał, że ja tą kliłeczką do rowu mu zjadę, żeby on mógł wyprzedzić ciągnik. No debil kompletny.
Nawet to wysłałem na jeden kanał, który się zajmuje właśnie takimi zdarzeniami drogowymi. Na dwójeczka. Zapisz numer tej bęki białej, kolego. Widzę, co ci tu odpierdala. Zapisz numer. TGX-em dzisiaj jadę, także trochę więcej się trzeba kierownicą nakręcić, więcej obrotów wykonać, żeby skręcić. I na świecko Berlin. Kierowca z ciągnika siodłowego mi kiedyś pokazał tu ten właśnie skrót do autostrady. No, po pierwsze, że skrót, a po drugie, że jak w tym miejscu wlatuję na autostradę, to jest chyba z wojewódzkiej 307, coś takiego. To nie muszę zjeżdżać w Nowym Tomyślu, tylko zjeżdżam w Torzymiu. Jest 4 zł chyba różnicy w opłacie. Jest sporo lepiej tutaj wjechać i jechać do Nowego Tomyśla, bo omijam tą 92 ze wszystkimi tymi fotoradarami i sobie właśnie na spokojnie lecę, a tutaj do tego wjazdu jest chyba 30 km dalej. Z dzisiejszej trasy załadunku nic wam nie nagrywałem, bo Trzemeszno, no to nie raz widzieliście. Fajnie wózkowy mnie dzisiaj szybko załadował. Pytał się, czy nowy nabytek już dojechał. Także pozdro dla oglądających w Trzemesznie. W czwartek święto, to pewnie dużo tras w tym tygodniu nie będzie. Może to będzie tylko ta jedna trasa? Tylko w tym tygodniu? Kto wie? To jeszcze tak profilaktycznie coś dogram, bo jakbym więcej tras nie miał, no to co najważniejsze wam powiedziałem. Czyli nieudana trasa z wtorku, kosa ze spedycją i o tym gościu, który szedł mi na czołówkę. Ostatnio nie zauważyłem, bo kamerę miałem ustawione na szeroki kąt, a nie na super szeroki. I na super szerokim, no to dużo lepiej to wszystko wygląda na tym vlogu, niż taki kawałek kierownicy i licznika. Nie no, tak gdzieś było, o, poprzedni vlog nagrany. A teraz jest tak. I gdzieś wam powiem, zgubiłem ładowarkę. Zostawiłem chyba w tym samochodzie, co właśnie byłem rozładować te tychy i załadować rybnik. Dobrze, że tą swoją starą znalazłem. I kabelek tutaj kierowcy jakiś mają, taki USB typu C. Dobrze, że mają w ogóle. To telefon sobie podładuje. Bo jakby nie mieli, to by była dupa. I właśnie muszę zadzwonić do tamtego kierowcy, czy tam moja ładowarka się została. Ta ładowarka to pierwsza rzecz, którą zgubiłem. Dzisiaj pogoda cały dzień taka. W Trzemesznie kilka razy rękawiczki suszyłem. No i kurtka też cała mokra była. Ale miejsce do rękawiczek suszenia jest dobre tutaj pod fotelem, bo jest ten pręt od przestawiania fotela, przód, tył. I tam pod nim jest wylot ciepłego powietrza. I takie coś znalazłem u kierowców. Także sobie powiesiłem na tym rękawiczki i szybko wysychały. Takie 15-20 minut i już prawie suche były. Jak tylko była chwila przerwy, co nie musiałem nic zrobić, przeciągać plandeki ani desek rzucać, zakładać, no to wchodziłem do kabiny i sobie rękawiczki suszyłem. 8 stopni dzisiaj, więc tragedii nie ma, no ale jak się jest mokrym, no to ciepło nie jest. Ale trafiłem. Jest kołek taki, że na tego mopa jechałem 7 km 30 albo 40 minut. I teraz jeszcze muszę dojechać 3 km, prawie 4 do zawrotki. Masakra. Mam nadzieję, że to mi szybciej pójdzie.
O 17 już miałem w planach się podmienić na stację, a podmieniałem się 17.30. A o 16.30 o tym myślałem. No, wierzę, bo widzę, że tego pasa jeszcze tam jest. Do samego końca. Nie ma co żałować. Trzeba wykorzystać maksymalnie. No i idealnie. Już ubyło trochę. Zawróciłem. Nawet w przyzwoitym czasie. No już 40 po. Zobaczcie, jak to wygląda sprzeciwka. Jest chyba 11 km tego korka. Masakra po prostu. Już do Poznania może bym dojeżdżał. A tak to dopiero wyjeżdżam. Miałem być o 20 na bazie. Będę koło 22 może. No to Rzymia jadę autostradą i dalej jadę 9-2, no bo oczywiście na Kadiki mamy zakaz autostradowy. To jak chcemy jechać, to z własnej kieszeni płacimy. Także tutaj do Torzymia kosztuje ta autostrada 3 zł, to tam jeszcze z własnej kieszeni przeżyję. Bo tutaj ten kawałek autostrada no, dużo szybciej wychodzi. Trochę czasu odejmuje z tego powrotu. A majątku nie kosztuje. W Kadiku się jeszcze DPF zaczął wypalać. Kontrolki się zaświeciły i mu moc obcięło, przynajmniej o połowę. Zobaczcie to, teraz jest trójka i wciskam gaz do końca. No kurde, do stówy w jakieś 2 dni się rozpędza. Już lepiej się rozpędza Kadik kuzyna, który ma 60 koni w benzynie. No strasznie mu łowaty się zrobił przy tym wypalaniu. Do wyprzedzania to nawet nie ma co podchodzić przy jakichś trochę wyższych prędkościach. 21.46 i dopiero na bazie. A ja no wyjeżdżałem o godzinie 8, przed 8, w pół do 8. Dobra, jakbym nic więcej nie nagrał, to standardowo zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Po prawej, po lewej 2 filmy, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.